Dobry wieczór, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kolejnym webinarze. Dzisiaj, jak w każdy poniedziałek o 20, spotykamy się na szkoleniu, głównie z nowoczesnych technologii, z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. I dzisiaj będziemy zajmować się Google Meet, narzędziem do prowadzenia lekcji online na żywo. Na początek oczywiście bardzo proszę dać znać tutaj w komentarzu, czy widać mnie i czy dobrze słychać, czy te kwestie techniczne mamy po prostu tutaj załatwione. I ja już udostępniam swoją prezentację, więc teraz powinni Państwo widzieć zarówno prezentację, jak prowadzić lekcje online w Google Meet oraz mnie. Widać i słychać już, tutaj dajcie znać, super, bardzo, bardzo się cieszę. Ok, więc tak jak zawsze oczywiście, jeśli chodzi o webinary szkoleniowe dla osób zapisanych na listę webinar.risingshineteachers.pl, tutaj na tym landing page'u, możemy pobrać sobie drugiego dnia, ponieważ zwykle we wtorki drugiego dnia wysyłam certyfikat, link do nagrania oraz plik PDF lub notatkę wizualną, w zależności od tego, z czego właśnie korzystamy. Z tymi zapisami jest trochę tak, że wiem, że sporo osób tutaj pisze, że na przykład nie dostaje maili albo gdzieś te maile się zawieruszają, więc najlepszym rozwiązaniem jest dodać mój adres mailowy do listy zaufanych odbiorców i szukać też czasem moich wiadomości w innych folderach, takich jak spam, oferty, inne. Później można do mnie napisać, że te dwa poprzednie rozwiązania nie zadziałały. Natomiast jeśli zapisują się Państwo na mój webinar w poniedziałek o 20, to na tą listę pod tym linkiem zapisujemy się tylko raz, więc osoba, która się zapisała na jakikolwiek webinar poniedziałkowy, będzie dostawała linki do kolejnych szkoleń oraz linki do nagrań i certyfikatów itd. na swojego maila. Linki do szkoleń przychodzą w poniedziałki, natomiast linki z nagraniami i plikami przychodzą we wtorki. Tak więc te takie dwa ważne tutaj komunikaty. Dobry wieczór, tutaj się witacie w komentarzach. Dobry wieczór, super. Widzę znane osoby, świetnie. Na początek chciałabym zaprosić tutaj Państwa do napisania w komentarzu w takiej skali od 1 do 5, w 1, jeśli aplikacja, narzędzie Google Meet nie jest znane, a 5, jeśli już tutaj jest bardzo dobrze znane i wykorzystywane. Tak więc dajcie proszę znać, jak to jest, czy to będzie coś zupełnie nowego, będę też wiedziała, jak tutaj poziom tego szkolenia dopasować. Google Meet jest narzędziem do prowadzenia lekcji online na żywo, czyli będziemy, tak jak w przypadku innych programów, jak na przykład Zoom albo Microsoft Teams, mogli korzystać z Google Meet, natomiast jest to narzędzie, które będzie nam służyło tylko i wyłącznie do lekcji na żywo, czyli nie ma tutaj takiego wbudowanego jakby całego innego programu, który będzie na przykład nam pozwolił wykorzystywać inne funkcje, jak na przykład w Google Classroom, więc jest to tak jakby jako dodatek. Mamy tutaj trójki, piątki, dwójki, czwórki, 4,5, 4. Ok, więc widzę taką dużą dosyć rozbieżność, bo pewnie są osoby początkujące i no, są osoby też, które widzę, że tutaj sporo korzystają. Jest 4, 4, 3. Tych przewaga tych raczej osób, które już korzystają z Google Meet. Ok, mam nadzieję, że będę mogła coś podpowiedzieć więcej.
Dobrze, więc zaczynamy. Mam nadzieję, że te osoby, które tutaj wpisały 4 czy też 5, będą mogły też z tego szkolenia skorzystać, bo dzisiaj będziemy rozmawiać również o rozszerzeniach do Google Meet, które podstawowy program, jakby podstawowe narzędzie, którego nie ma. Zaczynając od początku i tak skracając mniej więcej, o czym jest to Google Meet, więc możemy prowadzić lekcje online na żywo, uczniowie dołączają poprzez link, wymagane są tutaj adresy mailowe założone na poczcie z końcówką Gmail po to, aby prowadzić spotkanie, natomiast uczniowie mogą dołączyć z innych adresów, ale prowadzić spotkanie można tylko z adresu z końcówką gmail.com. Narzędzie jest bezpłatne, możemy mieć do 100 uczniów jednocześnie w narzędziu bezpłatnym. Mamy również opcję taką jak G Suite for Education. Jeśli używają Państwo G Suite for Education jako szkoła i mają swoją domenę, to wówczas Google Meet ma również opcję nagrywania spotkania i zintegrowania Google Meet z Google Classroom. Jeśli nie używamy G Suite for Education, to będziemy musieli korzystać bez tych dwóch funkcji. Rozszerzenia, które możemy dodać po dodatkowym zainstalowaniu i to też będziemy robić, to jest sprawdzanie obecności, breakout roomy, które będą dzieliły uczniów na podgrupy, czyli takie pokoje wirtualne, w których będą mogli pracować w grupie, reakcje dodawane przez uczniów, grid view, które nam pozwoli widzieć uczniów i naszą prezentację jednocześnie, ankiety, zmianę tła i udostępnianie ekranu. To są takie najważniejsze funkcje, które wybrałam do tego, żeby te lekcje online były po prostu jakościowe i efektywne. Żeby dołączyć do Google Meet, mamy dwa sposoby. Na pewno możemy wpisać adres w przeglądarkę meet.google.com lub jeśli dołączymy z naszego ze zwykłej przeglądarki. Nie wiem, czy teraz Państwo widzą moją przeglądarkę, czy raczej tego nie widać teraz. Tak, chyba widać. Czy dalej widać prezentację? Ok, dalej chyba widać prezentację. Jeszcze nie. Ok, widać prezentację. Dobra, to już się przełączam szybciutko. OK, teraz powinno być OK. Więc dołączamy ze strony Google Meet, czyli meet.google.com, bądź kiedy otworzymy sobie przeglądarkę w Google Chrome i tutaj też jest taka uwaga, aby właśnie korzystać z aplikacji Google, z przeglądarki Google Chrome, bo tam to wszystko będzie działało, to możemy znaleźć tę aplikację tutaj po prawej stronie w ikonach. I tutaj możemy odszukać właśnie Meet. Widzimy, że teraz przy najnowszych aktualizacjach zmieniły się zarówno ikony Gmailu, jak i Meet, więc są one teraz takie bardzo kolorowe, tak? Więc to, co ja mam tutaj na prezentacji, jest jeszcze przed tą aktualizacją. Tak więc dwa takie opcje dostępu. Te wszystkie ikony tutaj też możemy sobie przesuwać i na przykład je przenieść tutaj na górę, tak samo jak na przykład Classroom. Jeśli korzystam z Google Classroom i mieć je tutaj pod ręką. Jak wejdziemy sobie już na tę stronę, zalogujemy się oczywiście naszym kontem Gmail, tutaj jestem zalogowana jako wychowawca klasy w tej chwili, to klikamy po prostu nowe spotkanie, jeśli chcemy rozpocząć takie spotkanie na żądanie i klikamy opcję zacznij spotkanie teraz. I to jest taka pierwsza opcja, z której będziemy korzystać. Teraz przygotowujemy się do dołączenia do tego spotkania.
będziemy mogli podejrzeć naszą kamerę. Tutaj widzimy, jest kamera, ja ją teraz wyłączę i wyłączę mikrofon, żeby nam tutaj ta prezentacja nie zwalniała. Więc jest to moment, kiedy przygotowujemy, sprawdzamy ustawienia kamery. Trzy kropki tutaj powyżej pozwolą nam również w ustawieniach zmienić, jeśli na przykład używamy kamerę zewnętrzną, w ustawieniach obrazu możemy zmienić, którą kamerę chcemy tutaj użyć, albo jeśli korzystamy z awatarów, o których opowiadałam, to tutaj wybierzemy sobie też LumiLive kamerę, jeśli będziemy na przykład korzystać z awatara. Więc wybieramy kamerę, z której chcemy korzystać. OK. I jak sobie to ustawimy, to możemy od razu dołączyć do spotkania albo możemy wybrać, klikając tutaj na tego człowieczka w prawym dolnym rogu i zmienić sobie swoje tło. Tło po prostu zmieniamy, wybierając to, które nam się najbardziej podoba. O, widzimy. I ono się od razu tutaj tak ustawia. Mamy kilka opcji zmiany takiego tła. Jeśli natomiast nie chcemy korzystać z takiego tła kolorowego, bo czasami ono też powoduje zwolnienie internetu, szczególnie jeśli mamy słaby internet, to możemy skorzystać tutaj z opcji rozmazania tego tła, które jest z tyłu. Ja mam teraz białą ścianę, więc może nie do końca to widać, ale tutaj po prawej stronie widać, że ten obraz się po prostu rozmywa, tak? Czyli jest coś tam z tyłu, ale się to tutaj nam rozmyje. Tak więc to są takie dodatkowe, fajne, myślę, funkcje, z których można korzystać. No i klikamy opcję dołącz. Jesteśmy teraz już w momencie, kiedy będziemy prowadzić taką lekcję online i teraz pokrótce opowiem, jak tutaj się poruszać w tym programie. Więc jeśli robimy takie spotkanie na żądanie, czyli tak jak ja teraz, klikając zacznij spotkanie teraz, to musimy wysłać naszym uczniom ten link, który się tutaj pokazał. Widzimy? Ten link tutaj możemy go skopiować i wkleić na przykład uczniom do wiadomości mailowej bądź gdzieś, gdzie się z uczniami komunikujemy. Możemy też dodać osoby ręcznie, wpisując ich adresy mailowe, więc ja teraz mogę na przykład wysłać do takiej osoby dowolny adres mailowy i taka osoba otrzyma powiadomienie na swojego maila z linkiem i przyciskiem do dołączenia do tego spotkania, w którym ja teraz jestem. Natomiast jest to opcja, która nie do końca jest dobra dla nauczycieli, ponieważ za każdym razem, kiedy dołączamy do spotkania na żądanie, czyli tak jak zrobiłam tu przed chwilą, za każdym razem generuje się inny link. Więc jeśli jesteśmy z uczniami na łączach i wiemy, że uczniowie w ciągu kilku minut będą mogli dołączyć do tego spotkania, to możemy z tego korzystać. Jeśli nie i chcemy wysłać uczniom link, do którego będą dołączać co tydzień na nasze zajęcia albo codziennie na nasze zajęcia, to będziemy ustawiać spotkanie w kalendarzu i do tego za chwilę przejdziemy. Tak? Więc to jest taka pierwsza rzecz. Co mamy tutaj w Google Classroom, jeśli chodzi o prowadzenie tych lekcji? Po prawej stronie widzimy pasek narzędzi i widzimy wszystkich tutaj uczestników. Ta pierwsza ikona jest dopiero po dodaniu rozszerzenia i ja będę o niej oczywiście mówić. Może troszeczkę to przybliżę. I tutaj widzimy naszych uczestników, tutaj będą wszystkie osoby, które dołączą do naszego spotkania, do naszej klasy i będziemy mogli tymi osobami, brzydko mówiąc, zarządzać, czyli będziemy mogli te osoby na przykład usunąć ze spotkania, jeśli będzie taka potrzeba. Dalej mamy opcję sprawdzania obecności, o tym też będę mówić i to też się pokazuje po dodaniu rozszerzenia, a tutaj kolejno jest czat, czyli możliwość wysłania do uczniów po prostu informacji
Uczniowie również mogą na tym czacie pisać. Tak więc jest to taka między nimi tutaj komunikacja. Po prawej stronie na dole mamy opcję trzech kropek i tutaj mamy możliwości kilka, z których możemy korzystać. Na przykład możemy włączyć sobie z tego poziomu tablicę do pisania, czyli Jamboard. Ona nam się tutaj ładnie utworzy w pozostałej, w drugiej karcie naszej przeglądarki i będziemy mogli tutaj po niej rysować i z tej tablicy Jamboard korzystać. Natomiast uczniowie wówczas będą mogli taką tablicę zobaczyć właśnie tutaj w środku jakby tego spotkania, tak? Czyli widzimy, ta tablica nam się od razu tutaj otworzyła w drugiej karcie, wykorzystując jej tutaj dodatkowe funkcje, jak pisanie, wstawianie tekstu i dodawanie różnych innych notatek, czy też po prostu prowadzenie lekcji, bo tutaj też możemy sobie wybrać tło, jeśli chodzi o linie, kratki, więc to tak pokrótce, jeśli chodzi o Jamboard. Uczniowie mogą też dodawać takie notatki od siebie, czy wiadomości, czy też odpowiedzi na pytania, tak? Mogą tutaj zamieszczać różne odpowiedzi na pytania, które gdzieś tam im zadamy. Tak więc tablica jest bardzo fajna i teraz, żeby udostępnić tę tablicę uczniom i chcemy na niej jakby wszyscy jednocześnie pracować, to klikamy sobie po prostu ten link, przycisk udostępnij. Następnie wybieram opcję zmień na każda osoba mająca link i wybieramy sobie tutaj edytor, bo chcemy, żeby uczniowie pisali po tej tablicy. Klikamy gotowe i jeszcze tutaj skopiuję link, czyli kopiuj link i na przykład tutaj wtedy na czacie mogę uczniom, widzimy, już jest udostępniona ta tablica, tak? Jak ją z poziomu Google Meet włączymy. Więc uczniowie teraz, będąc na tym spotkaniu, klikają sobie ten link. Karta im się otwiera w dowolnej przeglądarce i będą mogli na niej pracować i my jednocześnie też będziemy mogli z uczniami tutaj pracować. Dalej, jeśli chodzi o udostępnianie tej tablicy, możemy, jeśli nie chcemy, żeby uczniowie po niej pisali, możemy kliknąć opcję Zaprezentuj teraz i wybrać kartę Chrome. I teraz wybieram kartę Chrome, czyli tę właśnie tablicę Google Jamboard, klikam udostępnij i widzimy, że w Google Meet mamy opcję wyświetlasz prezentację wszystkim, więc uczniowie widzą teraz to, co ja im udostępniam. Żeby działać na tej karcie, muszę przeskakiwać między tymi dwoma kartami, czyli tutaj mam Jamboard, a tutaj mam Google Meet. Widzimy? I teraz jak to zrobić, żeby właśnie nie trzeba było tak przeskakiwać między tymi oknami, tylko widzieć i jednocześnie, posłuży nam kolejne rozszerzenie, o którym powiem też później, ten Grid View właśnie, który też nam trochę podzieli tę tablicę. Jak przestajemy udostępniać, czy to tablicę interaktywną, czy też jakąś naszą prezentację, czy plik PDF, cokolwiek, to klikam opcję po prostu przestań udostępniać. Co mamy jeszcze, jeśli chodzi tutaj o te dodatkowe funkcje, więc możemy na przykład z tego poziomu, pełny ekran to jest po prostu pełny ekran, więc tutaj jakby żadna taka nowość, możemy zmienić układ, jeśli chodzi o widok, czyli jak mamy tutaj więcej uczniów, to możemy sobie wybrać, w jaki sposób chcemy tych uczniów tutaj widzieć i gdzie widzieć prezentację, więc też się tym można w trakcie prowadzenia lekcji pobawić. Mamy też taką opcję włącz napisy dla osób, które prowadzą
prowadzą zajęcia w języku angielskim i teraz te napisy nam się będą aktywowały, ale tylko wtedy, kiedy będziemy mówić po angielsku. Teraz włączyłam kamerę, żeby pokazać, w jaki sposób te napisy działają, bo tak, jak wyłączę te napisy, okej, to mamy taki duży widok kamery. Natomiast jak włączę napisy, to pojawia nam się na dole pasek Hello everyone, welcome to my English class. Aha, nie włączyłam mikrofonu. Hello everyone, welcome to my English class. It's nice to see you again. I widzimy, że te wszystkie napisy się tutaj wyświetlają. Jak mówię po polsku, to pojawiają się takie różne inne napisy, które gdzieś program próbuje po prostu odczytać. Tak więc do lekcji angielskiego jak najbardziej. Wtedy też, albo jak prowadzimy jakieś wykłady, uczniowie mogą sobie wyłączyć głos tylko i na przykład tylko nas tutaj czytać. Ok, więc to mamy, jeśli chodzi o te trzy kropki. Tutaj właściwie z tych najważniejszych ustawień tyle. Pasek, który widać, może trochę zmniejszę tę prezentację. Pasek, który widać tutaj na dole, to jest nasz pasek, w którym możemy włączyć bądź wyłączyć głos, włączyć swój mikrofon, tak, tutaj na zielono. Widać, że jest teraz włączony i włączyć swoją kamerę bądź ją wyłączyć, a opcja telefonu tutaj oznacza, że opuszczamy rozmowę, opuszczamy spotkanie. Więc to z takich podstawowych rzeczy, jeśli chodzi o działanie tutaj i prowadzenie lekcji wewnątrz tego Google Meet. Idziemy dalej. Przechodzimy teraz do ustawienia spotkania w kalendarzu Google po to, żeby przesłać uczniom link, który będzie dalej, który będzie dla uczniów cały czas taki sam, tak? Czyli przesyłamy uczniom zawsze jeden tylko link i chcemy, żeby zawsze z tego linku dołączali. Więc musimy otworzyć sobie kalendarz Google na tym samym koncie, na którym mamy Google Meet, czyli też zwracamy tutaj uwagę, że to jest to samo konto, jeśli korzystamy z innych kont również. I po lewej stronie mamy opcję Utwórz. Teraz klikam opcję Utwórz, a następnie dodaj rozmowę wideo w Google Meet. To będzie pomagało nam w tym, żeby ustalić właśnie termin spotkań. Jeśli jest to jednorazowe spotkanie, no to oczywiście nie ma z tym problemu. Dodamy sobie teraz takie spotkanie. Klikniemy Zapisz i to spotkanie nam się utworzyło tutaj, 8:30. I teraz jak kliknę na to spotkanie, to mogę je edytować. I co robimy tutaj? Mamy opcję na przykład ustawienia, że link działa bez przerwy, tak? Czyli nie chcemy tutaj określać godziny. Możemy też określić godziny spotkań i zdecydować, co ile takie spotkanie się będzie powtarzało. Czyli my chcemy na przykład mieć codziennie w godzinach z tą klasą obecną, na przykład chcemy mieć lekcje od 8 do 9, ok? I teraz jak sobie ustalimy już taki termin, możemy też ustawić powiadomienia, natomiast to nie jest aż takie istotne. Klikamy opcję Zapisz. Ok. I teraz, żeby uczniowie mogli dołączyć do tego naszego spotkania, przepraszam, ono jest tutaj. Ok, to widzimy, że my możemy z poziomu kalendarza już tutaj dołączyć do tego spotkania, natomiast my kopiujemy teraz ten link, który się znajduje pod spodem. O, to jest link, który trzeba przekazać uczniom i teraz uczniowie będą za każdym razem, kiedy mamy wpisany to spotkanie do kalendarza, za każdym razem dołączać z tego samego linku. Czyli to kopiujemy uczniom, wysyłamy i widzimy też w naszym kalendarzu, że
wszędzie na każdy miesiąc mamy te spotkania tutaj ustawione. Jeśli nie ustawiamy ich w kalendarzu, to wtedy dołączamy za każdym razem z innego linku, tak? Więc jest to bardzo ważne, żeby jeśli uczniowie mają dołączać zawsze z tego samego linku, to trzeba takie spotkanie tutaj ustawić. Jeśli za szybko albo są jakieś pytania, to oczywiście można tutaj przerywać i pisać na czacie, jeśli coś jest ważnego. Tak, tutaj umówiłam te funkcje wszystkie. Dobra, idziemy dalej. Jak sprawdzać obecność w Google Meet? Żeby sprawdzić obecność, trzeba dodać rozszerzenie, które dodajemy po kliknięciu tutaj w ten link. Prezentacja będzie do pobrania. Generalnie wszystkie rozszerzenia szukamy w Chrome Web Store. Wpiszemy sobie chrome.google.com Web Store w przeglądarce i wszystkie rozszerzenia tutaj nam się pojawią. Więc sprawdzając obecność, musimy dodać to rozszerzenie Meet Attendance do naszej przeglądarki i też zwracamy uwagę, żeby tutaj był ten sam adres mailowy, bo wtedy te rozszerzenia najlepiej działają, tak? Jak mamy kilka adresów Gmail, to później mogą się te adresy, te rozszerzenia po prostu zawieszać. I teraz jak dodamy sobie to rozszerzenie bardzo prosto, klikając po prostu tylko dodaj rozszerzenie, ono nam się pojawi tutaj w górnym pasku naszego okna, tutaj na górze. Jeśli nie widzimy tego jabłka tu na tym pasku, bo ja na przykład mam tu bardzo dużo rozszerzeń, to klikam ten puzzle i tutaj się pojawiają też wszystkie rozszerzenia, które tutaj posiadamy i widzimy tutaj jest to rozszerzenie Meet Attendance. Wszystkie rozszerzenia można przypinać na ten pasek górny albo odpinać, tak żeby one były widoczne. Ono jest teraz wyłączone, ponieważ ja nie używam w tej chwili Google Meet, natomiast jak znowu przełączę się na Google Meet, i dołączę do spotkania. To widzimy, że to jabłko tutaj na górze mi się już aktywowało, tak? Więc wiem, że mogę już tą obecność sprawdzać. Uczniowie, którzy dołączą, pojawią mi się tutaj, natomiast ja mogę bardzo łatwo po zakończonym spotkaniu, jeszcze nie wyłączając okna, tak? Czyli jak uczniowie na przykład jeszcze są obecni, mogę kliknąć na to rozszerzenie tutaj na górze i pobrać sobie, klikając tutaj na tę strzałkę, mogę wyeksportować plik CSV albo mogę poprosić o dokument w Excelu. OK. Tu są też takie dodatkowe ustawienia jak New Sheet for each meet, czyli możemy dla każdego spotkania mieć dodatkowy arkusz. W każdym razie pojawi nam się opcja właśnie takiego arkusza Excel. I widzimy teraz, że mamy tutaj, ja oczywiście jestem jedna w tym spotkaniu, dlatego jest jeden uczestnik, a natomiast jak dołączą uczniowie, to tutaj w formie takiej listy w arkusza o Google, będziemy mogli sobie sprawdzić, kto był na spotkaniu i bardzo łatwo w ten sposób ściągnąć te dane. Tak więc klikamy wówczas na to nasze czerwone jabłuszko i wszystko nam tutaj się aktywuje. Czasami uczniowie nie słyszą udostępnianych piosenek, filmików. Czy ma Pani jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu? Jeśli nie słyszą, to najlepiej wysłać uczniom link na czat i uczniowie słuchają u siebie wówczas z wyciszonymi mikrofonami, tak? Czyli uczniowie po prostu dostają od nas polecenie, aby w ciągu najbliższych 2 minut na przykład
w ciągu 2 minut przesłuchać coś. Czy zawsze dobrze działa Pani to sprawdzenie obecności? Używałam kilka razy i za każdym razem nie było wpisanych kilku osób, mimo że były na spotkaniu. Okej. Mi dobrze działa to rozszerzenie, natomiast wiem, że z tymi rozszerzeniami jest tak, że faktycznie one raz działają, raz nie. Jeśli nie działa dobrze, najlepiej jest po prostu je zainstalować jeszcze raz i wtedy sprawdzić, czy to będzie ok. Natomiast ja nie spotkałam się osobiście z taką sytuacją, że tylko kilka osób jest na liście, tak? Więc raczej to wszystko się tutaj sprawdza. Zobaczę jeszcze na ustawienia, czy coś tutaj możemy zmienić w tych ustawieniach. Nie. Nie ma dodatkowych opcji. Nie. Nie wiem, czy jest jakaś zależność, jeśli chodzi o sprawdzanie tej obecności. Być może nie zatwierdza osób z adresem Gmail. Czy jest tutaj jakaś zależność? Może nie zapisuje osób, które łączą się na inny adres? Tutaj jeśli chodzi o udostępnianie karty Chrom do nagrań i filmików i działa, tak, udostępnianie kart z nagraniami i filmikami też jest zwykle zależne od połączenia internetowego, tak? Więc jeśli coś nie działa, to być może jest to związane z internetem. Jeśli wtedy nie działa, to najlepiej po prostu wysłać link uczniom. Ostatecznie. Kolejne rozszerzenie, które możemy zainstalować, to Breakout Rooms. Tu będziemy potrzebowali trochę pracy. Adresy mailowe, tutaj pani Monika pisze, że nie mają znaczenia. Ok. Więc jest to po prostu kwestia rozszerzenia. Jeśli raz działa, raz nie działa, to zresztą wszystkie rozszerzenia Google Chrome mają to do siebie właśnie, że raz działają, raz nie. Natomiast pewnie częste aktualizacje tego wszystkiego, to się bardzo szybko wszystko zmienia, jednak pozwolą trochę bardziej nam tutaj to usprawnić. Ostatecznie na sprawdzenie obecności tak naprawdę jest możliwość po prostu kliknięcia tutaj tej opcji osoby i wówczas wyświetli nam się cała lista, tak? Jak tutaj uczniowie dołączą, będzie cała lista i wówczas możemy sobie po prostu zrobić zrzut ekranu tego okna i zachować to jako zdjęcie i wtedy wpisać ewentualnie gdzieś tą obecność do zewnętrznego dziennika, czy tam to, co używamy. Tutaj Kamil wpisuje link do innego rozszerzenia, więc ja tego nie testowałam, więc nie wypowiem się, ale tutaj można spróbować do obecności, ok. Beata pisze, że Breakout Rooms są świetne. Ok, dajcie znać, czy korzystaliście z Breakout Roomów w Google Meet, czy nie. Do rozszerzenia Breakout Rooms będziemy potrzebowali kliknąć na ten link z prezentacji bądź wpisać Breakout Rooms for Google Meet Breakout Rooms. W każdym razie poszukujemy rozszerzenia z białym B na fioletowym tle. I teraz jeśli chodzi o Breakout Roomy w Google Meet, to
kiedy korzystamy z opcji Enterprise w Google Meet, czyli tej najdroższej, płatnej, to wówczas Google Meet są wgrane do programu, czyli będziemy mogli łączyć uczniów w grupy, jakby tak jak w Zoomie, jeśli pracujemy w Zoomie, to będziemy mieli tutaj taką samą możliwość, czyli jakby wewnątrz tego programu tutaj nam się pojawi dodatkowa funkcja i będziemy mogli sobie to super, bardzo łatwo, przejrzyście zrobić. Natomiast zakładam, że większość nauczycieli, zdecydowana większość nie korzysta z rozszerzenia Enterprise, więc nie mamy wbudowanego breakout roomu do Google Meet, ale powstało rozszerzenie do Google Meet, które nam umożliwi stworzenie tych breakout roomów. I tym rozszerzeniem jest właśnie ta ikona, czyli to jest też bardzo ważne, żeby znaleźć to rozszerzenie. I oczywiście dodajemy je do swojej przeglądarki Google Chrome i otwieramy je. Już szukamy tutaj Google Meet Breakout Rooms, możemy je przypiąć też do paska oczywiście i klikamy w ikonkę. Pojawia nam się teraz takie małe okno, które nam będzie pozwalało, umożliwiało tworzenie Breakout Roomów. OK. I teraz tak, żeby stworzyć breakout roomy, najpierw sprawdzamy, czy jesteśmy tutaj zalogowani na to swoje konto, w którym prowadzimy Google Meet. I to jest bardzo istotne, ponieważ wtedy rozszerzenie będzie działać. Jeśli jesteśmy na innym koncie, to może nie działać. I w ogóle, żeby przed tym, jak zacznę to robić, chciałabym przedstawić w ogóle, jak działają breakout roomy w Google Meet. One działają jak osobne spotkania, czyli tworzymy to, co będziemy robić teraz, będziemy tworzyć osobne spotkania dla naszych grup. Tak? Prowadzimy lekcje w Google Meet, a uczniowie będą się łączyć w dodatkowych Google Meet, żeby pracować w grupie. Jak otworzymy to rozszerzenie, to tutaj mamy takie cztery główne zakładki, jak Meet, Rooms, nasze kursy i ustawienia. W ustawieniach ważna jest tutaj ta funkcja może tej pierwszej opcji, czyli otwarcia wszystkich pokojów, które stworzymy w osobnych przeglądarkach, tak? I one wtedy nam fajnie wyskoczą na ekranie. Jak sobie klikniemy tę drugą, to wszystko będzie w tym samym oknie i będziemy przeskakiwać między kartami. Reszta jest systemowo ustawiona tak jak działa najlepiej. W kursach tworzymy sobie nasze klasy. Tutaj są utworzone już te klasy, możemy je oczywiście usunąć. I teraz, żeby utworzyć klasy, nie musimy tego robić, ale zakładam, że może chcemy mieć to wszystko podzielone na klasy jednak, więc tworzę sobie klasę pierwsza. Tutaj mogę dodać jakiś opis tej klasy i takich klas możemy sobie stworzyć tyle, ile tam potrzebujemy, klikając zielonym przyciskiem i dodając po prostu kolejny wers. Następnie klikamy zapisz na ten niebieski przycisk. I te klasy są tutaj już zapisane. Idziemy teraz do Rooms, w którym będziemy tworzyć te breakout roomy dla uczniów. I teraz z tej opcji kursu możemy wybrać, dla której klasy chcemy stworzyć breakout room. I my sobie wybierzemy, że chcemy dla klasy pierwszej. Są nauczyciele, którzy nie robią klas i korzystają z breakout roomów we wszystkich klasach tak samo. Więc to jest jakby opcja dodatkowa. Teraz będziemy dodawać tutaj breakout roomy do tej klasy pierwszej i znowu zielonym przyciskiem. Ja chcę mieć takich breakout roomów 3. OK? I tutaj wpisuję sobie grupa pierwsza, grupa druga i grupa trzecia. Klikam opcję zapisz.
I to, co mi się pojawiło teraz, to są linki dla uczniów do dołączenia do tych pokojów. Co robię teraz? Teraz przechodzę do zakładki Meet i z pozycji, tutaj mamy takie dodatkowe zakładki i to, co ja proponuję zrobić, to kliknąć tę trzecią, czwartą od góry Assign Breakouts, czyli pre-assigned, to są utworzone breakout roomy jakby przed lekcją. Klikam teraz tę opcję. Mogę też oczywiście to zrobić na lekcji i teraz klikam tutaj, żeby skopiować linki do tych breakout roomów. I ja klikam teraz opcję kopiuj. OK. I one mi się teraz, te linki tutaj skopiowały. I jak prowadzę lekcję w Google Meet, to w czacie mogę teraz kliknąć edycja i wklej. Tutaj mi się skopiował jeden. I jeszcze raz zobaczę to okno. Coś mi się tutaj nie wyświetliło. Just a second. Aha, dobra, już wiem, gdzie zrobiłam błąd, więc jeszcze raz otworzę to okno. I teraz tak, nie wybrałam tutaj, ile chcę pokoi, ok? Więc to mój błąd, przepraszam. Więc wracamy do tego okna, może jest mniejsze, tak jak było, żeby się nam tutaj nic nie pomyliło. Więc jeszcze raz, wybieram, ile chcę pokoi, ja chcę 3 pokoje i teraz już jest wszystko ok. Znowu przechodzę do tej Assign Breakouts i teraz będzie super. O, bo teraz mi się pokazują te 3 linki. Klikam, przechodzę tutaj, załóżmy, że prowadzę teraz lekcję na żywo, tak? Więc wklejam te linki tutaj na czat, do czatu. I moi uczniowie widzą już te linki i mogą w nie klikać. Czyli mamy grupę pierwszą, będzie klikała tu, grupa druga tu, grupa trzecia tu. I teraz jaki może być sposób, żeby ci uczniowie wiedzieli, który link mają kliknąć? Oczywiście możemy powiedzieć im ustnie, jeśli mamy 8 uczniów czy 9 uczniów, możemy ustnie tutaj powiedzieć: Marysia, Tomek i Kamil idą do grupy pierwszej i ci uczniowie klikają grupę pierwszą, albo na przykład kolejna trójka idzie do pokoju drugiego i tak dalej. Ale jak mamy 24 uczniów na przykład, no to robi nam się problem, jak mamy takich pokoi na przykład 6, to bardzo dobrą opcją jest przygotowanie sobie takiego dokumentu w Wordzie, tak, żebyśmy mogli uczniom przekazać, tu jakiś plik mi się włączył, żebyśmy mogli uczniom przekazać już gotową tabelkę. Czyli przygotowujemy sobie taki plik w Wordzie, tworzymy tabelkę dla uczniów i teraz tutaj sobie na przykład wpisuję grupa pierwsza i wpisuję, że do grupy pierwszej należy Ania. I to sobie robię przed lekcją, tak? Jeśli mam więcej uczniów. Michał i Janek i wklejam im tutaj link do tego breakout roomu, do którego oni mają dołączyć. Mi się teraz wkleją oczywiście wszystkie 3. Dalej sobie wybieram Martyna, Kacper, Kuba, grupa druga. I to samo robię z grupą trzecią. Może być oczywiście ile chcemy tych uczniów, prawda? I teraz uczniowie, jak sobie wyświetlimy im ten dokument, czy też im prześlemy ten dokument, to będą wiedzieli od razu, kto idzie do jakiej grupy. Oczywiście możemy też to napisać tutaj, tak? I wtedy możemy sobie po prostu ułatwić, napisać grupa pierwsza, Antek, Kasia i Marek. No. Więc tak jakby, żeby uczniowie też wiedzieli, gdzie mają trafić. Gdzie była ta opcja, żeby kliknąć, że wybieramy 3 pokoje? Tak, już pokazuję.
Więc tak, mam otwarte spotkanie online na żywo i cały czas mam otwarte rozszerzenie, bo z tym rozszerzeniem będę pracować, jak będę te breakout roomy prowadzić. No i teraz tu wybieramy te pokoje, breakout. Tu mamy jeden pokój, może być dwa, może być trzy, jak chcemy więcej, no to w rooms musimy sobie tutaj utworzyć po prostu tych pokoi więcej, tak? Ok, przechodzimy do Meet. I jak nasi uczniowie są już gotowi i klikną teraz w te linki, to będą widzieli, że tam się, że ktoś musi zaakceptować ich do tego pokoju. Czyli to nie będą od razu jakby w tym pokoju, tak? My, żeby teraz otworzyć te breakout roomy, żeby uczniowie mogli zacząć w nich pracować, musimy kliknąć któryś z tych trzech w zakładce Meet. Tutaj jesteśmy teraz w tej zakładce. Musimy kliknąć któryś z tych trzech zielonych pól, czyli możemy otworzyć razem główny pokój, możemy otworzyć breakout roomy i możemy otworzyć oba. Jeśli prowadzimy spotkanie, tak jak ja teraz, w Google Meet i wklejamy uczniom linki do grup, to otwieramy sobie tylko breakout roomy. Ja teraz otworzę breakout roomy i zobaczmy, co się dzieje. Wyskakują trzy okna z tymi breakout roomami. W każdym oknie, w każdej przeglądarce jest jedna grupa. I to, co jest super, ja teraz powyłączam tą moją kamerę wszędzie, ja dołączyłam ze swojego adresu mailowego, czyli jakby od razu się loguję jako ja, ponieważ jestem zalogowana. Uczniowie, jak klikną w te linki, to oczywiście będą się logować tutaj, będą się logować sami, tak, na swoje adresy mailowe. I teraz widzimy, to jest super, że tutaj mam podpisane grupa pierwsza, tutaj mam grupę drugą, w kolejnym oknie mam grupę drugą, jeszcze się tutaj ta nazwa nam nie załadowała i tu mam grupę trzecią, czyli mam trzy moje breakout roomy, do których dołączyłam uczniów. I teraz jak uczniowie tutaj dołączą, będziemy mogli ich tam zaakceptować do tych pokoi. Uczniowie sobie tutaj pracują. Pokażę, jak to wygląda z perspektywy ucznia w takim jednym pokoju. Ja tutaj sobie przełączę to konto na jakieś konto inne. Ok. Wyłączę tą kamerę i dołączę do tego pokoju. O, i widzimy. I teraz nam się tutaj właśnie pojawiła opcja, że uczeń dołączy, jak ktoś wyrazi na to zgodę. Czyli nauczyciel, jak dołączy do tego pokoju, to będzie musiał po prostu tutaj wyrazić zgodę, żeby ten uczeń się w tym pokoju znalazł. I co robimy dalej? Tutaj weszłam do tego jednego pokoju jako nauczyciel. Z tej opcji, z tej zakładki breakout roomów mam możliwość kontaktowania się z uczniami. Czyli mogę, korzystając teraz z tego głównego okna Meet, mogę wyświetlać uczniom informacje. Teraz jestem w grupie pierwszej jako nauczyciel i słyszy mnie grupa pierwsza, mogę wyłączyć ten, tak, już mówię, mogę wyłączyć ten mikrofon i teraz widzimy, że żadna grupa mnie nie słyszy, bo ja sobie teraz przeskakuję, grupa trzecia, druga i pierwsza. Jak chcę, żeby mnie słyszeli, to odklikuję sobie ten mikrofon i widzę, że teraz wszyscy mnie słyszą, więc uczniowie teraz wiedzą, co ja do nich mówię, prawda? Mogę też... Przepraszam, to było, że ja słyszę uczniów. Tutaj mamy mikrofon, żebyśmy do nich mówili, ale mogę też im się pokazać. I teraz uczniowie w tych breakout roomach widzą mnie. I widzą, jak kliknę też mikrofon, to widzą i słyszą, co ja do nich mówię. Więc mogę też do tego pokoju wejść. Jak chcę wejść do pokoju drugiego, to odklikuję sobie tutaj kamerę i mikrofon
i głośnik, żeby słyszeć uczniów. I tak jak widzimy już tutaj, jestem jako nauczyciel w ich breakout roomie, tak? W innych mnie nie widać, bo sobie tylko kliknęłam, że chcę się pokazać w drugim. Mogę też wyświetlać wszystkim. I teraz, jeśli chcę, żeby wszystkich słyszeć, to robię po prostu tutaj w tej opcji do wszystkich breakout roomów dokładnie to samo, czyli albo włączam sobie mikrofon, albo włączam sobie tutaj kamerę i wówczas będą mnie widzieli wszyscy uczniowie. Dobrze. Mam taką propozycję, żebyśmy się po prostu, jeśli Państwo chcą sprawdzić, jak te breakout roomy działają, możemy się połączyć do tych breakout roomów i ja tutaj po prostu prześlę Państwu linki teraz i zobaczymy, jak to działa. Jeśli chcą Państwo przetestować, to dajcie proszę znać w komentarzu, czy chcecie się łączyć do tych breakout roomów, czy będziecie próbować z uczniami, jak to działa. Jeśli chodzi o tą prezentację, no to widzimy, że jak jestem w grupie drugiej teraz, jestem w grupie drugiej tutaj, w tym breakout roomie, jako nauczyciel, to mogę oczywiście tutaj uczniom, mogę włączyć sobie kamerę, a mogę też im coś tutaj udostępnić, tak? Więc jak najbardziej cały ten interfejs tutaj zostaje. Mhm. One są w tej chwili wyświetlone wszystkie na ekranie. Zobaczmy, ja je mam wszystkie otwarte tutaj na ekranie. Tu mam grupę pierwszą, tak, w zakładce, tu mam grupę drugą, a tu mam grupę trzecią, a więc mogę sobie podchodzić do każdej grupy, do każdego breakout roomu, mogę sobie podchodzić i tutaj do nich dołączać, prawda? Tutaj dołączę jako nauczyciel. Jak się jeden link kopiuje, tak, to ja zrobiłam ten błąd. Tutaj musimy wybrać, jeśli stworzyliśmy sobie klasy, tu mamy klasy, ok, klasa pierwsza, druga, trzecia, to musimy wybrać, ile chcemy breakout roomów. Tu, to jest bardzo ważne. Jak wejść do Meet? Tak, czyli dzielimy się na te breakout roomy, więc ja teraz postaram się tutaj wysłać Państwu. Jesteśmy tu. Ok, jesteśmy tu. I ja wysyłam na Facebooku linki do breakout roomów, więc jakoś proszę tak się rozdzielić do tych breakout roomów. Trochę to, chwilę to potrwa, sekunda. Ok, ja postaram się wysłać linki na Facebooku. Mam nadzieję, że nam się tutaj nic nie pozawiesza, bo bardzo dużo jest tutaj tych zakładek teraz otwartych. U mnie. Dobra. I teraz tak, linki do pokoi będą w komentarzu pod live'em. Już udostępniam. I tak dobrze by było, jakby się Państwo podzielili na te pokoje jakoś. Mam nadzieję, że nam się uda to zrobić. Już są na Facebooku te linki. Trzeba w nie kliknąć i się tam podłączyć, zalogować. I ja będę Państwa do tych pokoi przyjmować.
O, już są dźwięki pierwsze, to znaczy, że ktoś już dołącza, tak? I możemy już tych uczniów tam przydzielać i ja już to robię. Tylko sobie jeszcze te wszystkie okna tutaj. Okej. Tak. Mamy, super. Teraz widać tutaj na tej mojej prezentacji, że ja wszystkich dołączam. Hop, dołączam uczniów, tak? Ok. Do drugiego bardzo dużo osób dołącza, do pierwszego nikt nie dołącza, więc można klikać na pierwszy. Nie da się do pierwszego dołączyć. Aha, tak, bo ja nie dołączyłam. Już. Dobra, jest. Pierwszy już działa. Okej, okay. Więc jak są Państwo w tych breakout roomach, to można tam zobaczyć, co tam można robić. Czy się Państwo widzą, słyszą, można też odblokowywać sobie ten mikrofon i kamerę. Pisać do siebie na czacie. Tu mam 3, tu mam 6, tu mam 9. Okej. Okay. Tak. I można sobie tam po prostu popatrzeć, jak to działa. My teraz właśnie z pozycji nauczyciela możemy się na przykład tutaj wszystkim pokazać. O, i teraz powinni Państwo mnie tam widzieć. W tych breakout roomach. Agnieszka nie może dołączyć do żadnego. Nie wiem, dlaczego? Nie widzę tutaj żadnych powiadomień, że ktoś próbuje dołączyć. Trzeba kliknąć na link i wpisać adres, tak? Mailowy. A jaki się komunikat pokazuje, że nie można? Tutaj panie piszą. Co tam się pokazuje, że dlaczego nie można dołączyć? O, już jest. Dobra, tu się udało pani Agnieszce. Jeszcze pani Kinga. A, no tak, pewnie dlatego, że Safari. Najlepiej z Google Chrome. Tak. Jest pani Anna. Dobra. Tak, dobrze pani Wato, dziękuję. Jeśli chodzi o breakout roomy, to tylko z Gmail. Google Meet działa na inne adresy mailowe. Więc można prowadzić lekcje online, kiedy uczniowie dołączają z innych adresów mailowych, ale do Google Meet trzeba dołączyć tylko, do breakout roomów trzeba dołączyć tylko z
Z Gmaila, dokładnie. Dokładnie tak. Tak. I teraz widzimy, że tutaj mam główne spotkanie, czyli uczniowie jak zakończą breakout pracę w grupie, bo w ogóle mogę jeszcze sobie ustawić czas tutaj w tej opcji właśnie tego breakout roomu, mogę sobie ustawić czas, ustawię teraz 1 minutę i po tej minucie po prostu Państwo wrócą, więc jak kliknę, ale zobaczymy też, że będzie taki sygnał dźwiękowy, który będzie informował o tym, że ten czas się kończy. I teraz widzimy, że jak mam otwarty również główne, mam otwarte główne spotkanie na Google Meet, gdzie z uczniami pracuję, to oni tutaj zawsze będą mogli wrócić, prawda? I być tutaj na głównym spotkaniu. Wejdą z G Suite. Aha, jeśli chodzi o tą domenę. No tak, bo na G Suite mają Państwo inną domenę. Trzeba było to sprawdzić. Nie jestem pewna, bo nie korzystam z G Suite, ale jeśli chodzi o breakout roomy, to faktycznie tam jest w powiadomieniach, o teraz jest ten dźwięk, że trzeba mieć ten adres Gmail, więc trzeba by było to sprawdzić, Pani Agnieszko, albo może ktoś wie tutaj z uczestników, którzy korzystają. Czy inna? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem tak logicznie rzecz biorąc. No, Pani Agnieszka tu pisze, że nie mogła wejść na szkolnej domenie. Kamil pisze, że wejdą. To sprawdzone, tak? Że mogą wejść na konta Google z innej szkoły. Z domeny G Suite. Bo ja też korzystam z na przykład domeny z uniwersytetu i nie możemy wejść na breakout roomy. Musiałabym to po prostu sprawdzić dokładniej, jak to jest z tym. Dobra, zamykam breakout roomy, wracamy do stream, do prezentacji. Bo tam jeszcze jest jedno rozszerzenie chyba, o którym chciałam powiedzieć. Dwa rozszerzenia chyba jeszcze nam zostały. Grid View to jest rozszerzenie, które nam pozwoli, zobaczyć więcej, jednocześnie więcej niż 16 uczniów, ponieważ Google Meet pozwala nam tutaj, jak osoby dołączą do spotkania, pozwala nam zobaczyć na tych kafelkach tutaj, właśnie będziemy ich widzieć, pozwala nam zobaczyć 16 uczniów maksymalnie, tak? Więc jeśli chcemy widzieć wszystkich, no bo wiadomo, że klasy są zwykle dużo, dużo większe, instalujemy sobie rozszerzenie Grid View i wtedy będziemy mogli widzieć, tak jak tutaj jest na podglądzie tego rozszerzenia, będziemy mogli widzieć wszystkich uczniów, tak? Czyli niezależnie od tego, ile mamy tutaj osób w klasie, jak to teraz zrobić? Kiedy zainstalujemy rozszerzenie, ono już nam się tutaj pojawi w aplikacji, tak? Czyli tutaj już będziemy mieli Grid View wewnątrz aplikacji i po prostu sobie tu klikamy, odblokowujemy, teraz jest przekreślone, odblokowuję i mam dodatkowe funkcje. Mogę uwzględnić siebie bądź nie. Mogę również uwzględnić zrzut ekranu i tak dalej, więc sobie takie dodatkowe funkcje, natomiast to, co jest ustalone z góry, jest zwykle ok i wtedy mogę po prostu widzieć wszystkich,
tak? Więc to jest jedno rozszerzenie, żeby zobaczyć kamery wszystkich uczniów. Druga rzecz, która nam pozwoli nie przełączać się między prezentacjami. Czyli tak, tutaj mam prezentację, powiedzmy, dla uczniów, a tutaj mam spotkanie w Google Meet. No i teraz co zrobić, żeby kiedy udostępniam prezentację, udostępnię sobie tutaj tą prezentację wewnątrz Google Meet, to widzimy, że ona się udostępniła, ja muszę na niej być, prawda? Ale muszę się przełączać, bo tutaj jest tylko taka informacja o tym, że ja wyświetlam tę prezentację wszystkim, którzy są na Google Meet. Ale żeby teraz się tak nie przełączać między tymi prezentacjami, to mogę na przykład zainstalować sobie kolejne rozszerzenie, którego nie mam tutaj w tej prezentacji, ale znajdziemy je, kiedy wpiszemy po prostu tab resize, zaraz to zapiszę. I tutaj widzimy, że po tym rozszerzeniu wyświetla nam się opcja dzielenia naszego ekranu. I mogę podzielić to na 2 pionowo, poziomo, albo nawet na 4. Ja sobie teraz podzielę na 2 pionowo. O. I teraz widać, nie wiem, czy Państwo to widzą, chyba nie. Więc teraz to, co mi się pojawiło na moim ekranie, to po lewej stronie mam prezentację, którą udostępniam uczniów. O, widać, super. A po prawej stronie widzę uczniów, tak? Czyli tutaj będę miała podejrzenie do dwóch kart. I to jest bardzo fajna opcja. A teraz, żeby do tego wrócić, klikam sobie znowu na to rozszerzenie. Jak go nie mogę tu znaleźć, to wyszukuję je na liście. Tab Resize. Takich rozszerzeń jest dużo, jeśli chodzi o okna, dzielenie okien. O, i wracam do mojego widoku pojedynczego. Tak? Więc fajna sprawa. Dobra. Kolejna rzecz, którą możemy znaleźć, to reakcje. Natomiast reakcje działają tylko wtedy, tak, rozszerzenie się nazywa Tab Resize. Tab, już wpisuję w komentarzu. Ok. Nie wiem, czy wysłałam, chyba wysłałam, dobra. Tak, znajdziemy je w sklepie, w Web Store. Mhm. I ostatnia rzecz, to są reakcje, to jest taki dodatek oczywiście, który możemy sobie zainstalować, natomiast żeby on działał, uczniowie go muszą też zainstalować. Ten dodatek nam pozwoli... Ten dodatek nam pozwoli dodawać do kamery naszej, czy też właśnie wewnątrz tego Google Meet, różnego rodzaju emotikony, tak? Czyli podniesione kciuki. Już nie będę teraz się logować na Google Meet, ale to mniej więcej będzie tak wyglądało. Pojawi się w lewym górnym rogu i uczeń będzie mógł właśnie jeszcze się z nami komunikować właśnie takimi różnymi emotikonami. Natomiast żeby on działał, to uczniowie muszą po prostu sobie takie rozszerzenie też zainstalować. O, i widzimy, jak to wygląda tutaj. Czyli my na przykład o czymś opowiadamy, a uczniowie tutaj mogą reagować. Tak jak na Facebooku, tak? To jest to samo, Pani Joanno. Można korzystać z jednego i drugiego jak najbardziej. Które po prostu działa, które działa, tak? Natomiast jest ich, tak jak mówiłam, sporo, jeśli chodzi o dzielenie ekranu. Dobra. I chyba dobrnęliśmy do końca. Patrzę, co tutaj jeszcze, tak, mamy końcowy slajd. Więc 7 rozszerzeń i Google Meet. Z takich dodatkowych funkcji i tego, co można znaleźć jeszcze u mnie na webinarze, na webinarach, to ostatnio opowiadałam o tym, jak stworzyć awatara Lumi
jeśli chodzi o lekcje online na żywo, to były chyba 2 webinary wcześniej. I wtedy, jak będziemy pracować z Google Meet, z Zoomem czy z czymkolwiek innym, to możemy zamiast naszej kamery wybrać awatara. I wtedy, jak zainstalujemy sobie tego awatara, to tutaj w ustawieniach kamery, okay, możemy wybrać w obrazie właśnie kamerę, na przykład Lumi Live, tak? Ja już nie będę teraz tego otwierać, jak ktoś jest zainteresowany tym i nie był na webinarze, a chce zobaczyć, jak taki awatar można wykorzystać na lekcji, to wtedy sobie tego Lumi Live tutaj wybieramy i nie ma naszej kamery, tylko jest właśnie nasz awatar w tych lekcjach online, więc Google Meet również tutaj działa. Czy rozszerzenia są darmowe? Tak, są darmowe i myślę, że zostaną darmowe. Tak, pani Justyna, tam widziałam, że większość osób pisało o tym, że będą testować, jeśli chodzi o te domeny, więc jeśli napisały pani jakąś informację zwrotną, to również będę wdzięczna. Ja nie używam G Suite for Education, więc będzie to dla mnie ważne. Myślę, że tutaj dla uczestników również. Dokładnie. Testujemy z uczniami jak najbardziej i korzystamy i po prostu uczymy się tego w praktyce. Tak jest najlepiej. Jeśli będą jeszcze jakieś pytania, to zapraszam oczywiście tutaj do komentowania najlepiej tego wideo, bo wtedy wiem, o co chodzi. Większość więcej webinarów na stronie risenshine.com.pl, tam znajdziemy również szkolenia, kursy, wszystko to, co się dzieje. I na grupie Smart Teachers również są pozostałe archiwalne nagrania, można korzystać. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiaj. I tak, tab resize, dokładnie. I pozdrawiam. Do zobaczenia, spokojnego wieczoru. Dziękuję bardzo.